Stalowa Wola pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 20 milionów 120 tysięcy złotych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze pomogą przygotować miasto do zmian klimatycznych i dostosowania się do nich. Projekt pozwoli na realizację zadań związanych z zalewaniem miasta, ochroną zieleni, kreowaniem nowych przestrzeni zielonych, a taką ma być m.in. Plac Piłsudskiego. Bardzo cieszy ta kwota, bo to kolejne 20 milionów złotych ze środków europejskich za pośrednictwem agencji rządowych, które spływają do Stalowej Woli, ale jeszcze bardziej cieszy intencja tego projektu i te projekty, które zostaną zrealizowane, bo to Zielony Plac Piłsudskiego, który odmieni to miejsce, nada nowe funkcje, a przede wszystkim jest realizowany zgodnie z głosem mieszkańców Stalowej Woli. To również otwarcie się na nowe ważne projekty, stworzenia tam nowej przestrzeni mieszkaniowej, usługowej, w tym pasie, który jest od strony torów kolejowych. To również zmiana dotycząca Arkadii oraz budynku Sierpnia 11, ale to również ważne projekty odwodnieniowe miasta Stalowej Woli. To realizacja zbiornika retencyjnego, tak zwanego Kaczego Dołu, tak aby on był bardziej funkcjonalny, bardziej pojemny i mógł rozwiązywać problemy z zalewaniem miasta Stalowej Woli. To również budowa dużego zbiornika retencyjnego przy ulicy Niezłomnych, aby ta część miasta nie była zalewana. I trzy piękne obszary na terenie miasta. To jest ogród Zucha przy Kościele Opatrzności Bożej, to jest otwierany już za kilka dni ogród jordanowski i trzecie zadanie, przestrzeń na Alei Jana Pawła II pomiędzy budynkami 12 a 14, tworzących piękne zielone miejsce odbetonowujące Stalową Wolę. Stalowa Wola ma być miastem zielonym, w którym każdy będzie miał dostęp do miejsca, w którym się zrelaksuje na łonie natury. Na większość wymienionych zadań miasto ma już pozwolenie na budowę i gotowe projekty. Po rozstrzygnięciu przetargów zacznie się ich realizacja, która potrwa do końca 2025 roku.